Czytam was bardzo serdecznie w piątym odcinku z The Skeptics, kolejny odcinku, w którym zaczynamy nowe więzienie. Jakby zacznijmy Stong Blue. Sorry, nie wiem czytać to nazwę, jest łatwe, więc będzie trudniej niż wcześniej. Na pewno będzie w miarę łatwo. Ja sobie wezmę standardowo usunąłem typa. Ale wiem, że mogę zmienić im nazwę, ale nie chcę szczerze, też mogę sobie jeszcze losowo zrobić. Start, zacznijmy. Zobaczmy, czy będzie ciężko, czy łatwo. Ja mam nadzieję, że łatwo. O, takie. Sorry mi kolejnego, prawda? Słuchaj, retro. Chyba nie muszę ci przypominać, że stał flakt. Nie zresocjalizowania więźniów, którzy próbowali kiedyś ucieczki, jeśli więc myślisz o tym, żeby kiedyś stąd wyrwać, to lepiej zastanów się nad tym jeszcze raz. To będzie długa, chłodna zima, postara się przyzwyczaić, może nie ogarnę przez chwilę słowa. Strażnik Monkey Allen. Okej. Okay. Chyba jesteśmy na Syberii albo gdzieś w takim miejscu. To jest jakby to, co się stało z nami po ucieczce z tamtego więzienia. Dobrze wiedzieć. Że ja tak postrzegam, tak to. Dobrze, co my tu macie na sprzedaż? Jeszcze tak nic nie kupię, bo nie stać mnie. Łaskerem mam dobre stosunki. Dobrze wiedzieć. A jeszcze tak na szybko. Ja mam Juliana w tym pokoju. No tak, w celi. Bo tutaj trzeba mieć lepiej dobre stosunki z osobą w celi, bo można nas podkablować, że coś mamy, tak? No i nie będzie fajnie. Marcin, kupę dali mi obrabować, że będzie teraz ich fanów. Dobra, postaram się. Uduchu na synu, to mam. Dobra. Od kogo muszę to zarypać? Od Pira i grzebie od Markusa. Dobra, to się wykombinuje. Z Irwiniem mam bardzo dobre stosunki. Aż za dobre, jak widać, bo mogę go zwerbować sobie. No dobrze, w sumie. Dobra. Gdzie tu co jest, bo nie pamiętam już niestety. Pamiętam, że uciekałem z tego więzienia, ale nie pamiętam jak. To niestety nic nie wróży dobrego. Muszę zapamiętać co jak gdzie jest, bo przy ucieczce będzie bardzo przydatne. I mam nadzieję, że za długo nie będę kiblować w tym więzieniu. On coś jeszcze ma, Julian. Dobra, ja nie robię ogólnie na pobicia, ale mam taki patent, że tak robię po prostu. W ten sposób nie spada mi u niego, jak to się nazywa, reputacja, a mam dzięki temu, jak to nazwać, a bo jak nie przyjmę, to mi spada reputacja, a tak nie spada mi, dlatego jest to lepszy sposób. No, Jumik coś chce. Dobra, podczas puszczy, spoko. Teraz co jest? Teraz jest Stanis ogrodnikiem jestem? To chyba chodziło, żeby te chwasty wyrywać, co tam są właśnie. To jest kurde ciężka robota. Trzeba będzie komuś ukraść robotę chyba. Nie, bo są mi dwa, ale... Chyba, że w ogóle można coś robić z tymi choe. Chyba są motyki. Dobrze pamiętam. No i gdzie są te chwasty? W ogóle kurde, z Syberia tu chwasty rosną, normalny przebiśnik. Ile mi to zabiera? W miarę dużo. To i tak kurde trochę zajmie. Broń to jest jak sprzątacz dosłownie. Zresztą ja no i to samo w tej grze. A tu nie ma, tak naokoło pochodzę. Tu nie ma. O, tu jest, na środku. Ach kurde, za wcześnie ruszyłem. O, właśnie z tyłu gdzieś widziałem. I o! Się zrespił akurat. No idealnie, idealnie, kurde. Jest, dobra. To wypierdzielam, bo jest mi to niepotrzebne. Julian, co ty masz na sprzedaż, przyjacielu? Ty, to mój drogi, ty kochaniutki.
Nic ciekawego, świetnie. Dobra, w ogóle pozwolę, że cię obrobię tak troszkę. Grzebień nóż. To może być w sumie przydatne. Ile to ma? 2 na 5. Powinno wystarczyć. To się łatwiej obrabia, bo nie ma krat, dlatego nie widzą, że obrabią kogoś. Jest to już, no chyba że wejdą, tak, no wtedy to jest przypał akurat. O, instrukcja craftingu. Znam. Dobra. Nasz zapalniczka. Kurde! Nie. Daj sobie spokój. Dobra, odpuścił. Kurde, prawie wpadł. Wezmę z tym, rzucę od razu, żeby się... Aha. No tak. Jogging czy pomp chyba. Bo tak będę miał więcej życia ogólnie, bardziej mi to się przyda chyba, myślę. Darmowe itemki będą. Aha, spoko. W sumie nic ciekawego. Jeśli nic, to mógłbym tak łatwo nie zdobyć, więc nie za bardzo mi się przydaje. Czas wolny. O, myślałem, że prysznice będą. Jakie mam tu roboty? Im niżej, tym jest więcej roboty. Aplikuj. 40 punktów. To będziemy się uczyć, no. Bibliotekarz to chyba chodziło o to, że się roznosiło ogólnie książki do różnych osób. W miarę dobre to jest. Łatwo stosunki się poprawia. Z właśnie ludźmi. Więc to jest idealne, jak dla mnie. Ja mam punktów 33, kurde. Dobra, co jest teraz? A, jeszcze jest czas wolny, dobra, to idealnie. I spadnie, pouczę się, pójdę przyjąć i będzie idealnie, tak myślę. Żyletki są legalne w więzieniu? Wątpię troszkę, ale... Dobra. Idealnie mogę już iść przyjąć pracę. Szybko, szybko, szybko. Idealnie wyrobiłem się. Ja jestem teraz bibliotekarzem, idealnie. O, tu jest metal, tu bardzo dobrze mógłbym się dostać. O kurczę, nie wiem kiedy mógłbym tutaj kopać, znaczy kopać, rozwalać. Bo tu są ogólnie strażnicy na tych. Uciec musiałbym tędy jakoś, podkopem najlepiej. Tylko pytanie, czy tutaj łażą strażnicy. W sumie tu mógłbym zrobić podkop, tak myślę. Ale nie ma tego. Dobra, tu muszę zbierać, robić łopaty ogólnie. Zobaczymy metalu i drewna. Dobra. Rozładunek w sumie. Stolarza musiałem wziąć, żeby mieć sporo drewna. Wtedy będzie łatwiej jakoś, tak myślę. Kolacja, dobra. Pyk. Mamy dużo tych zleceń. Grzebień z Markusa, pigułki na SNS Piri.
Odwróć uwagę strażników na prysznicach i pobij tych dwóch. Dobra. Masz na sprzedaż. Ale też nic ciekawego. Kurczę, nie ma pigułek na sennyk. Nie będzie miał w pokoju u siebie tutaj. No i załatwiamy. Jeszcze co to było? Grzebień. Grzebień od Markusa. Markus, nie, tu ma Mike. Tu ma Wesker, Joyden, tu ma Karolinie. Markus. Jeszcze jest praca teraz? A tu spoko. To co zrobić można? Czy to ten grzebień? Czy to nie ten grzebień? Czy będę się go pobić po prostu? Mnie bije. Dobra. Załatwiam. Teraz sobie tylko pójdą. Tak. Mogę wywalić. Dobra, przejść do roboty, bo mnie za wypierdzielą, a tego bym nie chciał akurat. Dobra, teraz dla kogo? Join the Wesker. Pri, Wesker, Wesker. Dobra, do Weskera dobrze było wyjść. Wesker, gdzie jest Wesker? Teraz pytanie. Wesker, przyjacielu. Pri, Wesker. I Wesker. Dobra, Jaydena dobrze byłoby znaleźć. O, Jayden. Fury i Teller. Fury i Teller. Teraz już nie są. Może któryś z nich akurat właśnie ma robotę? Aha. Obydwóch nawet. Może przez ścianę można im podawać z jakiegoś powodu. Nie ma dobre stosunki, ale jeszcze polepsze. O. To ja mu też dam. Coś tam się reputacja powiększa, więc jest lepiej. Dobra. Kogo ja muszę pobić? Muszę pobić i Saiha i Majka. Dobra. Po 16 dolców za jednego. To się może przydać w sumie. Gdzie jest tylko któryś z nich? To jest pytanie. Dobra. Jayden. Julian Wesker, Jayden. I Shai Markus. O nie! Gonią mnie! W ogóle mało życia mam. To jest Julian. Jayden. Kurczę, to jest transformator, dużo by było się do niego dobrać. Ale też nie ma jak się wykopać. Coś tak trochę ujnia. Mam genialny pomysł chyba. To trochę mi to zajmie niestety w tym więzieniu. O, prysznicę. W prysznicach z jakiegoś powodu najlepiej być strażnikiem. K. Nie wiem dlaczego nie zaakceptowało. No! Halo! No. Odwracam ich uwagę nawet za bardzo. To tego mam pierdzielę? No nie no. Aha. Zaraz jestem w pierdzie, jak nie wiem co stracił, bo mnie też broń. Ale chociaż nie straciłem twarzy. Ja nie żartuję. Kurczę, nie ma. Dobrze byłoby sobie ogarnąć plakat i taśmę klącą. Znaczy, magazyn i taśmę klącą, żeby zrobić plakat. Mieć takie tylne wyjście z domu. O, kiedy go wyświetlę. Moja ulubiona broń. No, nie sprawdziłem jak to jest w szklanach. Chociaż w sumie i tak nie ma żadnej takiej nielegalnej rzeczy, więc... W sumie nieważne.
To jest. To jest trochę. Dobra, pora na apel. Misjami legalnego, dobra. Dobra. W tym miejscu się żegnam. Subskrybuj po więcej, lajkuj i komentuj, co mam poprawić, a czego mam nie robić, żebyś miał jakiś wpływ na rozwój tego kanału. Cześć.